Dzień dobry, witamy. Dzień drugi naszej podróży, która jeszcze się tak naprawdę nie rozpoczęła, bo jesteśmy w Kagoszymie, utnęliśmy, leje. Leje, nasze rowerki. Rowery jeszcze stoją, mokną. Plan jest taki, że o 12 chyba przestanie padać i ruszymy w kierunku północnym na Izumi, bo chcemy wjechać na takie piękne wyspy w kierunku Nagasaki i oby tylko nie padało już więcej, bo inaczej nie ruszymy w ogóle się stany. Uciekamy jak najszybciej z Kagoshimy, bo tutaj utkniemy na 2 dni, bo w czwartek też będzie prognoza kiepska. Patrzcie, jaki słodziek. Ja to myślałem, że to jest figurka. Tak tutaj pozował nam. Musimy przeczekać ten deszcz. Przeszliśmy do kawiarenki na śniadanie. Nie było łatwo znaleźć cokolwiek otwartego o tej godzinie po mieście. Nic nie było. Oprócz sieciówek. I ruszamy. Mam nadzieję, że się uda opuścić Kagoshimę. Saku radzimy i tak dzisiaj za bardzo nie widać, więc odpuszczamy. Ruszamy już dalej w drogę. Zupka bardzo dobra, ale powiem tak, ja się chyba tymi 3 tostami niezbyt najem. No chyba, że traktujemy kawę jako jedzenie. Jak przynajmniej dostał sałatkę. Chyba trochę warzyw. No cóż, ale wspieramy lokalny biznes. Wspieramy lokalną tutaj kawiarnię. Jest dobrze. Ale zanim opuścimy Kagoshimę, to nie możemy przecież nie odwiedzić miejsca, gdzie urodził się Saigo Takamori, jeden z najbardziej znanych samurajów epoki Meiji. Kagoshima miała duży wpływ na przemiany systemowe, na obalenie szogunatu. I tu jest taka historyczna alejka. Przejdźmy się nią. Jest także muzeum, ale to pewnie nie pójdziemy. Ale chcę zobaczyć miejsce, gdzie urodził się Saigo Takamori. To jest ten ostatni samuraj. Jego pomnik stoi w parku Ueno. Znana postać japońskiej historii. Tutaj za nami stoi samurajski dom, który był kiedyś właśnie tutaj w Kagoshimie. Tak wyglądały typowe domy samurajów niższej rangi, których między innymi zaliczał się jeszcze wtedy Saigo Takamori. Taki dom zbudowany z 2 części. Fajnie, że tutaj można coś takiego zobaczyć, nie? To jest takie muzeum na otwartym powietrzu wzdłuż rzeki w historycznej dzielnicy. To jest kuchnia? O, jest garnek na ryż? Nie gadaj. Wow. Jak się robot siedział. Faktycznie spalenisko. To jest mapa miejsc, gdzie mieszkali, urodzili się różni znani samurajowie. Zobaczcie, nie wszyscy mieszkali obok siebie w tej okolicy. Okubo Toshimichi jest jeden z ważniejszych panów odpowiedzialnych za odnowę Meiji. No i oczywiście Saigo Takamori. Chodźmy do miejsca, gdzie się urodził. Jest miejsce narodzin Saigo Takamoriego. Niewielki pomnik tutaj stoi. Park. Jak przejedziecie tutaj po nim, to pewnie zobaczycie pomnik Saigo Takamoriego w Ueno. Stoi tuż przy wejściu do parku. Saigo Takamori jest uważany za ostatniego samuraja. Oglądaliście film z Tomem Cruise'em? To Tom Cruise nie był ostatnim samurajem. Ostatnim samurajem był Ken Watanabe w tym filmie. I Ken Watanabe grał właśnie de facto Saigo Takamoriego. Saigo Takamori był jednym z samurajów, którzy przyczynili się do upadku szogunatu. Jednakże on sprzeciwiał się modernizacji Japonii. Nie podobało mu się między innymi to, że samurajowie stracili władzę, że stracili różne przywileje, w tym przywilej noszenia mieczy. I w 1877 roku rozpoczął rebelię Satsuma tutaj na Kyushu. To było ostatnie powstanie samurajów przeciwko władzy cesarskiej. Saigo Takamori przegrał tą wojnę z nowoczesnym wojskiem, które było wierne cesarzowi. No i ostatecznie popełnił samobójstwo tutaj w Kagoshimie. Nareszcie wyszło słońce. Pakujemy się na rowery i jedziemy, póki nie pada, bo inaczej utkniemy tutaj na dłużej. Gorąco się zrobiło, wiecie. I tak oto prezentuje się mój zestaw rowerowy. Niewiele się zmieniło od zeszłego roku. Mam te same 2 duże torby oraz torbę tutaj na ramę. Tutaj jest w środku bateria, dętka, klucze i te sprawy. Torebka z przodu, tu jakieś drobiazgi, kamerę można wcisnąć. To jest na telefon, chwytak, tu na kamerkę. No i to w sumie wszystko. Jedyne co jest nowe, to ta torba na bagażnik. Ona się tutaj przyczepia, można ją także nosić jako normalną torbę na ramię.
W środku trzymam drona oraz kamerę Sony, laptop, więc to jest taki system szybkiego i łatwego wyciągania sprzętu, gdy na przykład potrzebuję polatać dronem, czy chcę wyciągnąć kamerę, żeby zrobić jakieś ładne ujęcie. Wcześniej tego nie miałem i to było strasznie niewygodne, bo musiałem kombinować cały czas, żeby wyciągać sprzęt, wyciągając tutaj z tych dwóch toreb. Teraz mam wszystko pod ręką. Czas na rozgrzewkę. O, au, to mnie boli. Au. Nie no, żartuję, jestem chyba w formie. Trochę jeździłem ostatnio na Uberku, były treningi. Damy radę. Startujemy! I jak tylko wsiedliśmy na rowery, to już zaszło słońce. Smuteczek. Pierwszy pit stop w sklepie rowerowym. Zapomniałem bidonu z domu. Trzeba kupić jakiś bidonik. Panicia. I nie ma. Okej, nie mają. Sklep rowerowy bez bidonu. No to ruszamy. Nie znalazłem sklepu rowerowego. Znajdziemy gdzieś na pewno po drodze, w innym miejscu. Mamy 70 km do Izumi. Przez góry. Może być ciekawie. I musimy się śpieszyć, bo wieczorem znowu będzie padało. Więc nie mamy czasu do stracenia. Jest czerwona. Ciągle czerwona. Ciągle się stoimy. I pierwszy przystanek w kombini. Przyzwyczaję się, Emil, bo będziesz pewnie jadł z kombini, żarcie i napoje pił przez ponad miesiąc teraz. Co to jest? Baton? Protein. Trzeba się przygotować. Wjeżdżamy z Kagoshimy. Emil prowadzi tym razem. O. Jest sporo górek w Kagoshimie, ale nie wydaje mi się wysokie, więc postaramy się przejechać przez góry. Szamek gotowy, zaczynają się góry. Wjeżdżamy z miasta wreszcie. Już jest zielono. Powo japoński, wiejski krajobraz. Ciekawe, czy nas te góry wykończą dzisiaj już na samym starcie. Czy jakoś to przetrwamy. Czujesz ten zapach wiosny i japońskiej wsi? Teraz będzie. Cudownie. Kichał. Będziesz kichał? Uczulony, ja no tak, uczulony jest. Nie? Trawa to tak w głowie moje zacznie. A tam widać już karpie koinobori wywieszone na święto chłopców 5 maja. Przynajmniej to jest ten moment ważny, gdzie decydujemy, czy jedziemy tam, będą górki, czy jedziemy tam, próbując dotrzeć do wybrzeża. Decyzja należy do ciebie. Wiesz, te górki były małe, nie? Więc mnie problem nie sprawiły, nie? Wiecie jak, małe górki w Japonii, wiecie jak wyglądają. Wiesz, na same górki, ale wiesz, trochę zjazdy będzie, nie? No to zaczynamy wspinaczkę, no to jest początek, prawdziwy początek naszej wyprawy. Wiedzieliśmy, na co się piszemy. Wiedzieliśmy, że będą góry. I są. Pierwsza wielka góra. No, zobaczymy jednak, jak to będzie wyglądać. Gadam do kamery. Ci chłopie, ciś! Nie rób gańby! Ciśnij. Nie podawać się. Jedzie peleton. Dobra robota, pierwsza górka pokonana. Jeszcze tylko 1000 górek do Hokkaido. Tak, Szemek, jedziemy tam na górę, nie załamuj się.
Izumi 53, Satsuma 26. Biorąc pod uwagę, jak to jest góry, chyba tam nie dojedziemy przed tą burzą. I co teraz? Jakiś automat. Nie było tak zimno, że musiałem za kurtkę założyć. No, przy tym wszędzie. Krótka przerwa na trasie, musimy coś zjeść. Zatrzymaliśmy się przy Micinek. Jest to taki parking z sklepikami, z restauracyjkami. W całej Japonii są dziesiątki takich miejsc. Można nawet na nich nocować. Można nawet nocować na parkingu, jak ma się na przykład kamper, nie? Bo to bardzo często tak się robi. My też tak robiliśmy. Będziemy robić z kamperem naszym. To już wkrótce kupujemy, dzięki waszej pomocy, dzięki wszystkim patronom inspirującym i oglądającym ten kanał. Arigato, kamsahamnida. Lokalne mango. 4800 jenów. Okej, już mi przeszła ochota na mango. Dużo cytrusów. Kyushu słynie z przeróżnego rodzaju mandarynek, pomarańczy. Coś kupimy na drogę później, żeby zjeść namiotem, co? Kupiłem niewielki zestawik bento. Tak na szybko, nie mamy czasu, żeby się zatrzymać gdzieś na porządny posiłek. Musimy cisnąć, bo powiem wam tak, no ciężko idzie na sam start, żeby od razu po tych górach się wspinać. Nie idzie łatwo. Co my tu mamy? Jakaś rybka jest, ryż, kiełbaska, taka warzywa smażone w panierce. Taka przepyszne te cytrusy z Kyushu, to jest dekopon. Słodkie, bez pestek. Musisz spróbować. Dodzo, naprawdę niewiarygodne. Bierz wszystko. Strasznie dobre. Co nie? Są ten, takie bardziej te mięsiste od mandaryny. Posłuchajcie, jak żaby kąkają. Co to jest? No, to jest Kyushu. To się spodziewałeś. Fata Morgana chyba. Załamka? Nie no, dam radę, ale... No fajna górka. Na początek jeszcze kurde... Te dwugłowy mi się nie rozgrzały, nie wyrobiło, ale już kurde... Trzeba cisnąć pod te górki. Po drodze już któryś raz widzimy pola herbaty. Gdzie musieli spróbować jakieś dobre sęcia w tej okolicy, skoro uprawiają na Kyushu także herbatę. Przed chwilą mi na drogę wyskoczyły tanki. Tanuki, tak? No taki borsuk japoński, nie? No i wyskoczył mnie na drogę, zobaczył mnie, wrócił się, tym przeszedł, minął mnie rowem melioracyjnym, dopiero przeskoczył mnie w drugą stronę. Nie wygląda to fajnie. Uuu! O, jak zimno! O! Okej, przynajmniej w dobrą stronę jest wiatr, więc... Stało jeszcze 18 km do Izumi, dużego miasta, gdzie znajdziemy hotel na nas, bo... No. Prognozy na noc nie są najlepsze, więc nie ma sensu nocować pod namiotem dzisiaj. Specjalnie jadę slalomem, żeby było łatwiej wjechać na tą stromą górę. Ostatnie kilometry najgorsze dzisiaj, prawda? Chyba już mamy z górki do Izumi, udało się. Jakoś przetrwaliśmy tą przeprawę przez górę. Deszczu. Teraz do hotelu. Jaki cios się przydał. No, powiem wam,
Niezła wycieczka była. Zostajemy tutaj w Izumi na noc, żeby odpocząć. Zaraz uderzymy na onsen. Jutro będzie lało. Jutro będzie lało gdzieś tak do południa, więc tak nie mamy gdzie jechać w najbliższym czasie. Ale mamy z tym, z Izumi mamy na wysepki, nie? I jedziemy dalej na wysepki. Więc zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodoba ta seria wyprawy rowerowej przez całą Japonię. Zapraszam na Instagram mojego oraz Przemkowego Instagrama. A tam będą różne informacje, zdjęcia na bieżąco. Wpadajcie też na Discord. Tam jest dużo fajnych ludzi oraz też wrzucam tam zdjęcia. Informuję, kiedy są streamy na Twitchu, bo to też regularnie jest u nas na kanale. Więc zapraszam serdecznie. I oczywiście dziękuję wszystkim patronom wspierającym, bo bez tego nie mielibyśmy dzisiaj gdzie spać. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Dzięki.